Nie wiem, czy to w ogóle coś jest. Tylko uważaj, Mirek, żebyś tam gdzie nie wpadł. Tak. Już szaple były widać. Bo tu jeszcze brałem ryby. O, jaka ryba. Patrz, jaka wyżarta. Jak ją coś podżarło. No. Nakręć ją. Co gdzieś wywali tą rybę, żeby tu mi w ogóle ten nie psuła. To śmierdzi, ropucha jest, jakaś śmierdząca. Ble, ohyda. Jakaś wielka. Wielka i zdechła. Śmierdząca. Jak stara baba. Tu chyba nic nie znajdę. Wiesz, po 5 minut filmik. Co, ile ma filmik? Po 5 minut, wiesz. No to obserwuj. No, będzie 50 sekund. Czekaj, no tak. Gdzieś tu one muszą być tych jamkach, piskosza. A jednak nie ma jej w jamkach. O, tutaj. Ale dużo tego gówna tu lata. I ślepaków, tak? No i jeszcze jakieś pszczoły? Też bym jakiś ślepak. Są osy, widzisz? Osy? No. Są. Akurat nic nie ruszą, to nawet się nie ruszą. Ups, ryba była. Ryba, a żywa? Żywa. Nie wiem, czy to był normalny ten. Niskosz. Muszę jednak chyba na dwie łapy. Nie ma innego wyjścia. Jedną to ja sam mogę zrobić. A jednak karaszka. Karaszka, o. No. Patrzcie, w ogóle łapie ostrość. No jest dobrze. Nie przychodzi. Napuszczę jeszcze jej wody. Siedź. Taka brudna? Nie umyła się, wiesz? Jednak to chyba też karaszka, no. Też mała karaszka. Czekaj, umyję. O, mała karaszka. Zwinę. One tutaj, jeżeli ktoś ich nie będzie wyciągał, to one zdechną. Może czaple je raczej wybiorą. Jest blisko. A te czaple to są wielkie czy małe? Jak to trochę są jak buciane. Żywe? To jest taki spod trutki. Ale wielki. Woo! Co to jest? Masz go z boku. Wiem, tylko mogę w ogóle ten dać jak wąż, co? No. Swany i skórkowany. O, widziałeś piszczo? No. Ale to z burz? Po prostu on po prostu stara się... On ma taki schemat, że po prostu nabiera chyba bota sobie tam i te bota wypuszcza. Dobra, to już leci, bo to już praktycznie są. Do tego wiaderka. No dobra. O, trzymam sobie taki normalnie, dobrze się kręci. O taką. I mi nie wypadnie. Uważaj na ślepaku. No. Mija to dookoła mnie. To też pszczoły. Ciekawe, czy one mają rój. Nie. By się je wyłapało i by był z nimi spokój. Co, masz coś? Na rybek, czy co to jest? Mała? Mała. Czyli ma taką mała. Przecież nie. No, szkoda. Ale cóż, to nie było. To nie do szaple, pewnie tam trochę cieszą te szaple. No, nawet te małe jest. Pijawki już wyzdychały na szczęście. Jest spokój. Zrobimy 7 minut. 7, bo tak. To była karaszka akurat, ale karaszki to ciężko wyłapać takie małe. Tam jest, o, jest kolejna karaszka. Ja o, tu będę musiał zrobić jakąś tamę. No. Tamę, jak buch. No. Po prostu mi się te ryby nie safały. No i jeszcze z drugiej strony też. Czy nie? Tam są nasze pszczoły, ale im bardziej my tam się będziemy do nich zbliżać, tym one bardziej będą ten jacht, to będą... Atakować. Nie chcę atakować, ale... Mam cię.
Ukraina, o, Erwana. Wielka. Telefon mi pobryskać, telefon, nie! Taka o, karaśka. No. Taka karaśka. No, wielka. Czekaj, muszę go wytrzeć, bo to trochę. Co, to coś poleciało? Coś, no, mocno? Trochę poleciało. Wspaniale. Dobra, tu już mamy tamę. Jest zajebiście. Dobra, i teraz nie będą uciekały. Tu coś żyje? Jeszcze tak z półtorej minuty nagrywania i jestem. Tu coś żyje? Czy tutaj jest ślimak? To ślimak za burtę. A karaśka trzeba będzie ją... Wielka jesteś. Już ja ciebie dorwę. Albo i nie dorwę. Co, uciekła tutaj gdzieś? No zwiała, bo jest szybka. Jakiś kawał wielkiej ryby trochę. No zjała znowu. Muszę trochę jej pomyśleć, żeby ona po prostu miała mózgu. Po prostu muszę jej zrobić mózgolepkę, żeby po prostu nie wiedziała, gdzie jest ląd, a gdzie jest ten. Bo tu coś mam. Tu też nie mam. Kurde. Jeszcze 20 sekund. Jeszcze ich pszczoła. To są piskosze jakieś jeszcze? Że będzie ciężko wziąć piskosze. Dobra, jak się spokoi, to ona sama się pokaże.